Siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie widzowie i dzisiaj pokażę wam, w jakiej dziwnej sytuacji jest Pet Simulator 99, dlaczego jest w takiej dziwnej sytuacji, co opłaca się robić, czego nie warto robić, co kupować, czego nie kupować, wszystko w dzisiejszym materiale. Dodam tylko, że za każde 400 łapek w górę jutro będę rozdawał jednego huge'a więcej, szybki przykład, 4000 łapek w górę, 10 huge'y. No i dobra, dlaczego Pet Simulator 99 aktualnie jest w nieciekawej sytuacji pod względem ekonomii? Co robią gracze? Co robią aktualnie gracze w Pet Simulatorze? Ci, którzy jeszcze zostali i ich prawdopodobnie każdego 50, 20 czy 10 multikont. Otóż robią jedno, nie stoją na tym evencie, na którym ja byłem, ani nic takiego, tylko stoją na ostatniej mapie i farmią grzecznie gemy. Tak, widzowie, każdy aktualnie farmi gemy. No to co, jeżeli gemów jest coraz więcej, to ceny powinny iść w górę, tak? No i tu się zaczyna dziwny paradoks, ze względu na to, że ceny idą w dół, a nie w górę. I nie wiem dlaczego, bo ludzie zarabiają gemy, aktualnie tylko i wyłącznie zarabiają gemy, a ceny i tak idą w dół. Ja mam aktualnie 22 miliardy gemów. Tak, starczy mi na bardzo fajnego Titana, ale jak popatrzymy sobie na cenę tych wszystkich Titaników, tak, cenę wszystkich Titanów, to one idą mega mocno w dół. Dla przykładu Nightmare stanią o 2 miliardy. Neonagony stanią o 600 milionów i to w przypadku kilku dni, no taki szybki przykład. Ten sok, którego ja mam, zaraz sprawdzimy. O, on też staniał. Więc jak widzicie, widzowie, wszystko totalnie tanieje. Przejdźmy sobie dalej do Huge'y. Idziemy sobie dalej do Huge'y i Huge Hellrock jest złym przykładem. Dlaczego? Ponieważ ludzie pokroju mnie płacą za niego więcej, dlatego ten rap jest wyższy. Dlaczego płacimy więcej? Bo kupujemy 99 level. Tylko i wyłącznie dlatego 99 level, żeby mieć takie czarby jak ja. I zauważcie, że gracze, tak? Gracze, tacy lepsi gracze, już aktualnie tak średnio kupują Golden Shiny, które idą mega mocno w dół, Rainbow Shiny, które poszły tragicznie w dół. Dlaczego? Bo to w Pet Simulatorze nie ma żadnego znaczenia, czy my farmimy takim huge'em, czy takim huge'em, bo i tak nam starczy damage'a. Więc ja wybrałem goldeny, ze względu na to, że różnica pomiędzy zwykłymi a goldenami jest niewielka. Ale sami zobaczcie, gdzie jest jakiś u mnie golden shiny? Czekajcie, o tutaj 128 milionów, nie? Za mecha 128 milionów. Zaraz dojdziemy, widzowie, do ceny, która była zaraz po update'cie. Już to jest nieprawdopodobne, no to widzowie, huge golden shiny 128 milionów, ale dobra. Shiny shuriken 69 milionów. Aktualnie za huge shiny 69 milionów, widzowie. Tak, dobrze słyszycie, 69 milionów. Jeszcze z półtora miesiąca temu za huge'a shiny musieliśmy, widzowie, zapłacić, ile musieliśmy zapłacić? 250 milionów. Czyli to jest 1/4 tej ceny. Za tyle kupowaliśmy normalne huge'e. I to po 60 milionów były normalne huge'e, a teraz 69 za shiny. Zobaczcie, co event RNG zrobił z ekonomią. To jest dla mnie niepojęte, niepojęte. Te wszystkie huge bizony, widzowie, więc teraz szybki tutorial pierwszy dla was w tym materiale. Jeżeli macie jakieś huge bizony shiny, sprzedajcie. Tak samo kangury i tak dalej. Wszystkie pety, które nie są z eventu, sprzedawajcie. Dlaczego? Bo te eventowe ostatnie RNG pety są po prostu najtańsze. I właśnie taki kangur, jak myślicie, czy taki kangur, który ma rap 89 milionów, spadnie czy nie? Jeżeli innego shiny możemy kupić ładniejszego 30 milionów mniej. Dobra, 20. Oczywiście, że spadnie. Tak samo będzie ze wszystkimi normalnymi petami i tak dalej. Więc jeżeli macie jakieś nie z ostatniego eventu RNG pety, no to je, widzę, po prostu sprzedajcie. A w co inwestować? A inwestować, widzowie, właśnie te pety eventowe, czyli wyprzedawajcie, widzowie, wszystko co macie i kupujcie te pety eventowe, bo ludzie nie mają gemów. Ale zobaczmy sobie Big Gamesa, tak? Czyli tutaj mamy event, event, Kawaii World, event, event, event. Dobra, SpongeBob, czyli aktualnie w tym momencie prawdopodobnie dostaniemy nowy świat, nową krainę, czyli nowe pety i totalnie nic się nie zmieni, gracze będą farmili gemy. Ale pójdźmy sobie na plazę, bo o plazy będzie dzisiejszy materiał. Jeżeli chodzi o trzymanie gemów tak, żeby one miały jakąś wartość, to czystwie miki są do tego ok, bo one zawsze stoją po tyle samo. Ale w co ja bym inwestował? Poszukajmy najtańszych aktualnie huge'y. Moją drogą, zobaczcie, ile tych huge petów jest aktualnie w Pet Simulatorze. No dla mnie, widzowie, jest to przeginka pały. No sorry, ale dla mnie jest to przeginka pały. Ile tego tutaj mamy? Żyrafa kosztuje aktualnie 36 milionów. I w tą żyrafę może bym poszedł, widzowie, tak? Jeżeli macie 36 milionów, to raczej na tej żyrafie nie powinniście dużo stracić. A nawet i tylko zyskać, bo to jest najtańszych, już do nie znalazłem nic tańszego. Ale szukajcie go poniżej rapu, widzę, bo tu jest za 37, to ja bym się nie rwał. Ludzie aktualnie, o, swoją drogą, to jest Nightwork, a fajnie by było takiego kupić, ale ludzie aktualnie wystawiają tak poniżej rapu. Tutaj jakieś shurikeny, zobaczcie, wszystkie poniżej rapu i to nie schodzi. Więc jeżeli zobaczycie za rap czy coś takiego, to ja bym, widzowie, od razu nie szalał, od razu nie brał, ale też nie inwestowałbym zwykłe huge'a. Pokazałem wam tą żyrafę, ale to nie jest według mnie git, bo z goldeny, zobaczcie, że taki panski kosztuje poniżej 40 milionów golden. Kangaroo 30
39 milionów. Więc różnica pomiędzy najtańszym zwykłym Hughem a najtańszym Goldenem to są 3 miliony. Zobaczcie, 39 milionów na pierwszej plazie, dosłownie. Tu 30, zobaczcie jak to idzie poniżej rapu, nie? Żeby nie było, że je oszukuję, to jest pierwsza plaza i to nie schodzi. 81 level, 2 glitteringi. Dla mnie to jest taka promocja. A zobaczmy sobie, widzowie, z tego eventu RNG. 40 milionów, no to nie. To ja bym aktualnie próbował w Kangaro, bo 39 milionów za Goldena to jest XD cena, a podejrzewam, że za 35 nawet znajdziemy. I żeby, widzowie, nie było, wy sami sobie musicie sprawdzać te ceny, bo na przykład jak będziecie oglądali ten materiał jutro, to może jakieś innych już będzie tańszy i tak dalej. Więc ja bym polecał kupować Goldeny. No 39 milionów za Goldena, widzowie, no według mnie nie da się na tym stracić. Sorry, widzowie, 39 milionów za Goldena, a nawet i mniej, bo widzieliście, że widziałem i to wcale nie schodziło tak szybko, no nie da się na tym stracić. Tu za 40, no ale to jest wszystko powyżej rapu, no nie? Więc dobra, to wam pokazałem, tylko musicie znaleźć, musicie szukać. Jeżeli chodzi o shiny, to tak jak wam pokazałem, chyba najtańszy jest aktualnie shuriken shiny. Powinien być shuriken, to jest bardzo ładny, widzowie, pet. To jest piękny pet, 69 milionów, to też jest promocja. To też jest, widzowie, ogromna promocja. Bo pamiętajcie, że pety shiny są lepsze od pety rainbow. To jest bardzo ważna zasada, 70 milionów na to się nikt nie rzuca. To jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. A jak stoją rainbowy? Czekajcie. 87, no to zobaczcie, widzowie, to. Shurikenów jest 22,3 tysiące, jest ich 87, tak, 87 milionów. A tych jest więcej i są automatycznie tańsze, ale też są lepsze. Widzowie, shuriken shiny jest super, Kangaro Golden jest super. No i wiadomo, znajdą się tacy ludzie, którzy właśnie tak będą wystawiali wszystko powyżej praktycznie dwukrotność rapu, ale spokojnie, znajdziecie. Zobaczcie, takie porównanie kangurka, 89 milionów w wersji shiny. No przecież, widzowie, no. A kangur przecież też jest bardzo pospolitym petem, jest prawie 20 milionów droższy. No to jest niesamowite. Dziękuję Elo bardzo serdecznie za giftę, dzięki za jajko. Niestety nie podpisuję, stary, nie mam partnera i dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj, jeśli chcesz, to 45 milionów i zobaczcie. Same przychodzą do mnie, 99 level, golden, ale ja go na razie nie potrzebuję, ja go na razie nie potrzebuję, ale zobaczcie, no same przychodzą takie dobre oferty. Ludzie chcą się tego pozbywać, więc zarabiajcie gemy. 36,9 za Hughes'a, zobacz, 36,9 za ile Hughes'y to jest do kupienia, nie? Nad tego nie szukałem. Jeżeli chodzi dalej, pety golden shiny, ja bym już aż tak daleko nie wychodził w golden shiny. Dlaczego? Bo tak jak mówiłem na samym początku tego materiału, ludzie nie potrzebują golden shiny. Ludzie tak naprawdę nawet nie potrzebują shiny, ale nadal je kupują, więc shiny to jest według mnie taki maksik. Zainteresujcie się goldenami i shiny. A gemy aktualnie możecie farmić na wszystkim. Żeby wygrać za darmo jednego albo kilka z moich Hughes'y, zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę, w komentarzu napisz słowo zarobek oraz swój nickname z Robloxa. Nie, no nice, widzowie, 921 łapek w górę, gratulacje. To dwa Hughes'e dzisiaj dla was. I McFetch, proszę bardzo, continue i lecimy, zobaczymy kto wygra. Jestem naprawdę tego bardzo ciekawy, kto wygra, ale tylko 200 komentarzy, okej. Okay. Pedro, jesteś mega fajnym youtuberem, czy mógłbyś mi oddać swojego Titanic Nightmare Cata, który jest transferet z PSX, ponieważ ja w to dalej gram i by było bardzo miło. Stary, jak ja mam ci oddać Titanic Nightmare Cata, jeżeli ty nawet materiałów nie oglądasz? Stary, wygrałbyś mój nick, ale spoko, ale nie napisaj słowa kluczowego. Nie oglądasz nawet, to by się nawet nie chce odcinka obejrzeć. A ja mam ci Titanica dawać, to stary, no. No tak się nie robi, no tak się nie robi, no przegninka pały, no ja ci tutaj chcę za darmo dać, a ty takie coś, no XD, no XD. Dla ciebie proszę bardzo, taka panda USA, nie ma problemu, leci do ciebie panda. I tak jak mówiłem, dzisiaj dwóch zwycięzców, dlatego lecimy dalej, Ero Eric. Proszę bardzo, Ero Eric, i co my tutaj tobie znajdziemy, tak żeby było w miarę, okej, dobra, taki sorcerer może być, ładny jest w ogóle ten pet, podoba mi się. A i czego, widzowie, nie robisz, to też jest bardzo ważne, idziemy na pierwszy świat. To tak, widzowie, jeżeli chodzi o ten event, bo w tym evencie ludzie robią największy błąd i ja chcę to podkreślić, że to jest błąd. Ludzie kraftują te gifty za klany. Widzowie, jeden taki gift kosztuje 70 tysięcy. Szansa z niego na Hughes'a 1 na 4600. To są 322 miliony w giftach. Naprawdę ten pet nie jest tyle warty. Tak około, no nie, no wiadomo, może komuś w 10 wylecieć, tak? Ale może komuś w 1000 nie wylecieć albo w 10 tysiącach, rozumiecie? Totalnie nie warto tego robić. Totalnie nie warto w to inwestować. Jeżeli chodzi o te, no to zobaczcie, 36
36 tysięcy za to, tak? 36 tysięcy płacimy za te graffiti cany. A ile kosztuje ten gift? Czy ten gift jest w ogóle tradeable? Jest 90 tysięcy, więc jeżeli uda wam się kupić jakimś cudem spraye i potem jakimś cudem sprzedać tego graffiti gifta, to na tym faktycznie zarobicie. Ale czy komuś się to udaje? Nie mam pojęcia. Nie wiem widzowie. Nie wiem, czy to się komuś udaje. Ja tylko to rzucam w eter. Może się to udać, może się nie udać, tak? No bo wiecie, no zainwestujecie najwyżej 36 tysięcy, chociaż pewnie jak, nie wiem, zrobicie milion tych graffiti giftów, nie no, 5 tysięcy starczy, to ludzie od was raczej je odkupią, bo wiecie, jakiś youtuber pod odcinek i tak dalej, no raczej coś ktoś wykupi. A no i proszę was widzowie, no nie zostawiajcie w drużynach za 50 bucketów. Dzięki za oglądanie, adios!